fan. Na kolację. O, ogon w górę. O, panie, dawno tego nie było. Dziękuję. Obyś miał rację. Pięknie wyglądają te obrazy, nie? To w ogóle pięknie wygląda. To całe, kurde, moje królestwo. No jest petarda. Jacku, jeszcze raz wielkie dzięki za tak wspaniałą produkcję, tak wspaniałe dzieło. No jest mega mistrzostwo. No i nie mogę zapomnieć jeszcze o prezencie od Pawła Łapkiewicza. A ty petarda, no kurde. Zarąbisty. Pawełku, dziękuję. Paweł Franciszek, jesteś mistrzem. Siemandero, czarne kciuki. Ja wiem, że ja mam pomroczność jasny. Jak ty masz na imię, bo to już... Marcin jeszcze. Jeszcze Marcin. Witamy serdecznie. Jest Arturo, jest Marcin, dalej zwany Grochem. Grochu mi bardziej pasuje. Metalhunter.pl, Grochu. Ostatni wypad z Arturem. Artur jutro się zawija. Tak, nie wiem, jak to zabrzmiało. No i on na saks. On na saksy jedzie. On jedzie na... Wychodzę. On jedzie na saksy do Reichu, ale zanim on pojedzie do tego Reichu, to my jeszcze pojedziemy, może jakiś Reich znaleźć u nas, nie? Danziga. O, ty masz kurę zapędy. Ja widzę, no, po twoim ostatnim fancie, ale jak przyjedziemy na miejsce, to go pokażemy, co ty trafiłeś wczoraj. No szacun. I to u nas petarda. Także my jedziemy działać. Wam życzymy miłego seansu. I tyle. TP, Kazi, te twoje. Skazi. Piękny strzał. Po wyczyszczeniu, nie? Po u nas to trafić, to jest po prostu mistrzostwo świata. Nigdy ja jeszcze w życiu takiej nie widziałem i chyba nikt tu u nas takiej nie widział. A Marcin znalazł. Ale ty, jak ona jest na rantach, no, zdobiona pięknie. No, fajna jest. Ale jest petarda. No, żeś trafił. Trafiłeś mistrzostwo świata, Gruszku. Oby... O to mi chodzi. No weź no, odmykaj, Artur GT. Pole cudów. Jak na Wembley. Jak na Wembley. Dlatego, żeśmy przyjechali się tu pobawić chwilę. Mamy godzinę 19. No to zobaczymy, ile damy radę. Mam pierwszego fanta. Nie wiem, taka blaszka. Zaginana? Czy to jest z jakiegoś uposażenia wojskowego, czy to jest po prostu jakiś taki zwykły, współczesny fant? Nie wiem, no zaczynamy od takich rzeczy. Nie wiem, albo mi się zdaje, albo ta wersja na tym nowym softcie to jest jakaś szalona po prostu. Sygnał jak dzwon, a to takie kurde naprawdę drobinka. Powiem wam szczerze, to jest mój pierwszy wypad na pole. Z tym nowym softem 4.7 do Versace. Sygnały jakby mi się zrobiły inne. Kopię wszystko, bo ma ustawione na tym dualu, także nie pomijam niczego, bo bym sobie zarzucił, że mógłbym coś tu pominąć, a że to pole jest tak przechodzone, że trzeba kopać wszystko i czyścić, bo jak będzie przeorane, to musi dać, to musi dać, no. Także no, powiem wam, pełne zaskoczenie, nie? Co ta wersja potrafi. No i mam nadzieję, że będzie pierwsze zaskoczenie, bo fajnie to wygląda i jest to na wierzchu. Normalnie szok. Szok, niedowierzanie. Szok, niedowierzanie. Jedyneczka. Ja pierdzielę. Jedynka z Cesarstwa Niemieckiego. Tutaj na wierzchu. To jest normalnie... Ha, mistrzostwo świata, jak dla mnie. A, to nie jest Cesarstwo, to jest Weimar. Okej, okay, dobra. Sorry, excuse me za pomyłkę. 1933, rok dojścia Adiego do władzy. Jest pierwsza moneta i ja już mam banana. Coś my mamy. Coś my mamy. I powiem wam,
Coś my mamy. Jakąś tarczę my mamy. Ale co to jest za tarcza? Co? Kurde. Nie, ja muszę szczotkę wziąć. Bez szczotki, ja tego zobaczcie, jak ja jestem dzisiaj ubrany. Ja jestem dzisiaj wymaksowany, wychilloutowany. No ale przyjechaliśmy tu sobie pochodzić na chilloutie, nie? Dlatego moje buksy, obituary, Cause of Death, krótkie denki, glany, New York, ten Federal Fire Department New York. Dobra, bez pitole głupot, co my tu mamy, czekajcie, ja to czyszczę. Za wiele ja z tego nie wyczyściłem, ale jest jakaś tarcza. Kurde, i co to teraz może być? Czy to jest coś z tych kombatanckich, pierwszowojennych, czy to jest wehrmachtowskie? Nie wiem, ja już was proszę o komentarz i jeszcze co? Jedno nie, no strzał fajny. Wiadomiks, wygląda jak wygląda, nie? Ktoś powie, co to za fajny strzał, to jest kupa zjedzonej blachy. Dla mnie fant petarda, ale coś wam chcę pokazać. Zobaczcie, jesteście około, no nie wiem, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 metrów od pastucha. Sygnały bez szukania. I to normalnie można zwariować. I weź tu wyłuska jakikolwiek sygnał w tej całej kurde kakafonii dźwięków. No ale ja tu lubię pochodzić, bo tu już kto pamięta filmy, naprawdę tu były fajne strzały. No i jest kolejny i mam petardę, nie? Zarąbisty fan Wersunia. Zarąbisty. Taki bardziej leśny niż polny. No ale jest pokrętełko. Jest pokrętełko od lampy naftowej. Tylko trzeba spojrzeć, czy to jest kosmos, czy to nie jest kosmos. Ja wiem nawet, że Grochu będzie się cieszył, bo ktoś tam zbiera te pokrętło od lampy naftowej. Jest bardzo piękne. Dajcie mi chwilę, ja to wyczyszczę. Ale piękne. To nie jest kosmos, tu jest SK. A tu jest... Nie wiem, IHS? Jak na komunii pierwszej świętej. No nie wiem. Fajne pokrętło. Kurde, kolejny fant. Fire Department New York. Nie będziemy gasić petardy, tylko my szukamy petard, nie? Petarda, no kurde. Nie gasimy petard, tylko znajdujemy petardy. Kurde, pole cudów, pole cudów. Nie ma co, to jest naprawdę pole cudów. Jest, medalik mam. Medalik mam i w tym momencie wlatują dzwony bim bam bom. Ale fajny. Ale jest przepiękny. Pan Jezusek. Piękny Pan Jezusek. Polski. I tu jest Matka Boża z Dzieciątkiem. Szkaplerz. Tak? Jak tu pisze? Co tu pisze? Co tu jest napisane? Nie wiem. Kurka. Ja nie widzę, ślepy jestem. Chociaż Andrzej Murawski zaraz napisze: Adrian, masz lupę. Andrzejku, znowu jej nie wziąłem. Sorry, excuse me. Następny raz obiecuję ci, że ją załaduję do torby. 49. Chciałbym pozdrowić Antoniego Pietkiewicza z tej okazji. Chociaż szlugę, Anię, masz odpaloną. Myślałem, że masz taką, wiesz. A to ty na szczęście będziesz nosił. To jest, nie? O kurde, to? No. Ja pierdzielę. To? Weimarek, to. Pietkiewiczówna i Arseniak. No. Petarda, a ty masz nowy soft? Nie, bo jeszcze do tego nie umiem. Czego? Aha. Jeszcze tego nie... Ja ci powiem tak, nie? Przy tym pastuchu to idzie zwariować. Tam jest
Tam cały czas sygnały, tam nie idzie nic wychwycić, wiesz? Naprawdę trzeba ten, ale fajnie, naprawdę fajnie. Trzeba się po prostu wsłuchać, to też słuchawki dużo robią, nie? I ten na tym dualu, bo wtedy on zaskoczy, nie? Grochu mówi, że najpierw musi się jednego nauczyć, żeby przeskoczyć na drugi, a po co cokolwiek zmieniać, jak coś jest fajne, coś jest lepsze, może sobie ulepszysz kiedyś. Kiedyś tak. Ale kiedy? Tego najstarsi Niemcy nie wiedzą. Ciekawe, co Niemcy mają wykopane, nie? Niemiec tam dobrze ma. Jo? No. O kurde. Niemiec ma dwie jedynki z międzywojnia, Niemiec ma jakąś odznakę, ale nie wiadomo, co to jest. Oczywiście my go kochamy, my teraz żartujemy, nie? Ale zaraz podejdziemy. No ostatni raz tu jest. W tym roku. Nie świruj. No. Na serio? No, ale to jest lepsze niż plaża, nie? Nie, no słuchaj, mi tego generalnie brakowało, ci powiem, wiesz? To jest lepsze. Plaża jest fajna, plaża ma swój klimat, plaża ma swój urok. Na plaży się fajnie można pośmiać. Co? No, ten podsumował. O, żeż mordę. I to tu było? No, tam na dole. Ale kotwica. A ty to będziesz brał? Ja wiem, komu ja bym to wysłał. No to jak chcesz, to możesz to sobie... Ja to wezmę dla Krzysia Lubackiego. Nie, ja tylko kotwicę chcę, bo on jest fanatykiem marynistyki. No to niech bierze, kurde, jak najbardziej. I tyle fantów ty masz? No, mam, naprawdę. No to gratulation. Trz, petarda. Uwaga, co ty masz? Ja mam szkaplerzyk, pokrętło. Pokaż. Od lampy. Pokrętło dałem Grochowi. Jedynkę fenola. I... Adrian, dzisiaj jaka stylówka w ogóle. O, i miałem takie, ale już nie mam, kurę, prawie. No kurde. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest jakaś szpinka, wiesz? Ale to ja nie wiem, czy to jest pierwsza wojna, czy to jest, nie jest tych kombatanckich, ale może to tutaj, wiesz, powiedzą. Jakąś na igiełkę tu jest miejsce, nie? No nie wiem, no wygląda to fajnie. Albo od roweru. Nie, to takie wyszło. Od roweru emblemacik? Albo od roweru, faktycznie, no grochu. Od roweru? No kurde, Marcinie. A masz tu w moneciarce, se zobacz. Marcinie, nasz drogi, no kurka. Rozwikłałeś tajemnicę Poliszynela. Ty, ale jaki ty jesteś Michael Jackson, jakie ty breakdance'y. Szybszy niż Jackson. Zrób sady i poltynki. Żniwa, jak słyszycie. Już u nas się zaczęły, to jest fajnie, fajnie. No kurde. Żniwa razy dwa, bo tam za mną gospodarz kosi zboże, a my kosimy fanty. O kurde. Jest igiełka. Ja wam powiem, żebym tego nie musiał nazwać moimi szczęśliwymi spodenkami. Moje szczęśliwe spodenki. Jest igła. Jest igła. O, żeż mordę. Ale petarda. No proszę bardzo. Wiatraczek. Jest wiatraczek. Ale petardziunia. Ale mistrzostwo. Kurka. Dobra, tak go nie czyszczę, biorę szczotkę. Kurde, szkoda, że zjedzony. Ale by była fajna wpinka. Naprawdę, jest igła. Kurczę, no ale co z tego, że jest igła, jak tu cały rant koła, jeżeli... Rant, cały bok koła, tutaj róg koła. Ubogie słownictwo u ciebie. Ale za to śmiech masz wkurzający niejednego. Róg koła jest wyżarty. No ale jest, piękna wpinka z wiatrakiem. Kurczę, ja wam powiem naprawdę. Pole cudów. Pole cudów i nikt mi nie powie, ale ta wersa jeszcze komary drą kutną. Tej wersa z tym nowym softem jestem pod wrażeniem. I to nie jest naprawdę, żebym tu komuś robił cokolwiek, tylko naprawdę... Zarąbiście mi się z tym chodzi. Przygoda na polu cudów trwa. Przygoda na polu cudów trwa. A trwa w ten sposób, że co? Że jest prusaczek z koroną. Tak jest. Co? Coś mówiłeś? A, ja tylko nagrywam, okej. A ja mam guziczek pruski. No i petarda, kolejny fajny fancior. Ale rewelacja, jeszcze z łóżkiem, no. Proszę bardzo, cyk i cyk.
Peter Dziunia. Patrzcie na to, co tam się dzieje w oddali. Jakie tam jest stado dzików. Ja pierdziele. Żeby tylko one nie szły w naszym kierunku. Bo wtedy my będziemy spitalać jak małe żuczki. Jak Benny Johnsony i Carly Lewisy razem wzięte. Co? Ale ty walisz monety. Ile ty masz tych monet? 5 monet? Weź. Mam takie coś, zobacz, taką zabawkę jeszcze też. No. Czołg. To jest taka zabawka chyba, co? No to jest ten ołowianek. Pamiętasz, jak ja kiedyś go znalazłem? Ty kiedyś miałeś takie. Przecież ty byłeś z nami, jak ja go znalazłem. Nie? Ja nawet nie pamiętam już. A to jest zabawka, czy co to jest? No jak żołnierzyki. Congratulations. Jak żołnierzyki to jest. To jest ta tankietka. Pozdrawiamy poszukiwacza tankietek. Serdecznie, oczywiście. No, tak jest. Zobaczcie, ja mam srebro. Albo, kurde, podkładka, albo srebro, ale jest malutkie. Wygląda mi to na maluteńkie srebro, tylko ja to teraz zgubiłem. No właśnie. Nie, stoi. Dobra. Ale tu nic nie widać już teraz. Lampę muszę włączyć. Kurde, jest srebro, ale co to jest, to ja nie wiem. Z jednej strony nic na nim nie ma. Ale jakie ty, nietypowe. Chodź zobacz. Ale nietypowe. Ale piękne. Z tej strony nic już nie widać. A z tej? Zobacz, chodź szybko. Patrz. Wygląda jak Scheidemunze. Nie, to jest eine neue Groschen. Co? Eine neue Groschen. No bo tu nic nie widać. Jedna strona jest wytarta. Ta strona jest zaświeć. To jest takie, ja miałem ostatnio też wykopane tam u mnie. To jest takie znamionowe tu z tyłu. To wygląda jak pruska moneta. Bo to jest pruska, to jest eine neue Groschen. Pierdzielisz. Albo jedna, druga, nie? Bo ona jest taka dosyć mniejsza. Ja ostatnio wykopałem 2,5. Ale petarda. Neue Groschen. Też nie wiedziałem. A to jest na bank neue Groschen, nie? Kurde, z komarami, co no, tu się dzieje? Ale tno, no tlono, wieczór jest, to tno mnie. Adi neue Groschen. No, neue Groschen, jest to pół chyba, pół, nie no, pół, a nie, jakby jedna, srebro, może być jeden neue Groschen. Mam srebro. Także, Adrianie. Ciemno się robi, kurde, wiecie co? Dziękuję. 21, czyli jesteśmy równo 2 godziny. 2 godziny, no tak jakoś. Neue Groschen. Małe srebro, takie malutkie, z jednej strony wycieruch, Arthur mówi, że to jest jakiś neue Groschen. Eine neue Groschen. No, no i petarda. Wszystko rzuciłem. Wszystko rzuciłem. Eine neue Groschen to jest nic. Ja już widzę, to jest malutka monetka. Czyli co będzie z malutkiej monetki? Tak jest, 1 grosz międzywojny. Ja mam 1 grosik międzywojny. Ale petarda. Ale petarda. Kurczę. Po tych wszystkich plażówkach i tym całym, kurde, szaleństwie zlotowym znaleźć międzywojnie, to jest dla mnie banan, największy z bananów, jakie tylko może się zdarzyć. Jest petarda. Co? Co ty masz? Co? Ale to już nie łapie w ogóle żadna ostrość. To jest ciemno. Ale to chyba jakiś współcześniak, co? Ale kurde. Zabłyszczało się. No to się błyszczy. Aha. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie, nie, a pamiętaj o tym, że złoto jest dla zuchwałych. Dziękujemy ci, że teraz na odejście, na 21.10 użyczyłeś nam swojej mugi. Łalej, bo one idą. Te dziki? O kurde, one idą. Plecak od Treasure Hunter Cam. Treasure Hunter Cam. Treasure Hunter Cam. O, fajne te plecaki. Nie, te plecaki są faniutkie, nie? Te plecaki to jest mistrzostwo świata. Tu wchodzi wszystko. Kurde. Ja sobie tak. Tu słuchaweczki pakuję, tu wyciągam zabezpieczenie, bo już nie popełnię tego błędu, że łopatą wsadzałem w dół i wiesz. No to jest właśnie to, nie? Że plecak przedziurawiony. Zobacz, tu można też łopatę zapiąc. Cała łopata wchodzi ta tego? No malutka? Teraz zobacz, Versace do środka. Czekaj, bo tu jest też podwójna kieszeń.
Versace do środka, łopata do środka. Zwiększy niż to bój. Kurde, patrz, zapięty, Versace zapinamy i jeszcze zrzutówka. Albo się pomyliłem, albo czekaj. Nie, jeszcze tutaj mogę, bo ja tu nie wkładałem, zaraz to zrobiłem za szybko. Jeszcze zrzutówkę sobie włożę do plecaka. Szybka akcja, nie? No kurde, molek. W razie W. W razie W. No w razie W to, w razie W to, w razie W to, to już tu biegało na mnie. Kurde, takie dziki. Zobacz, telefon, pas biodrowy. Tu można zapiąć. Ale no zajebisto. Nie ma. No, elegancko. To jest ten profi, tak? Czy co? Tak. Zajebisto. Zapraszamy serdecznie na stronę Treasure Hunter Camp na Facebooku. Daniel, jeszcze raz dziękuję. Zajebisto. Petarda, nie? No. Gdzie ty jedziesz? Stokować. Jest. Ja wracam, nie? Ja wiem, że ty wracasz, ale my flot uciekli. Teraz to zaczęło padać. A która to jest? 21:40. No i co? Rozstania nadszedł czas. Dziękuję za te 3 tygodnie. Ja ci też dziękuję. Dziękuję za zlot, czas, za pomoc. Za picie kawy, za maju, za wspólne wycieczki. Tak, ore, wiesz nie, jak to jest. Było, naprawdę. Mega. Wiesz jak to jest. No. Fajnie jest mieć fajnych kumpli wokół siebie, nie? To jest najważniejsze. Arturo, jeszcze raz. Wielka dziękuwa szerokiej drogi. Będzie szeroka i tak pomalutko. I do zobaczyska pewnie za niedługo. No, za niedługo się widzimy. No, no ja. Rozstań nadszedł czas. Ale to wiadomo, to jest na krótko. No kurde, fajnie było. Fajnie. Ja Artura lubię, jego żonę bardzo lubię, naprawdę. No 3 tygodnie minęły, o tak, no, ale przy dobrej zabawie to wiadomo, że czas szybko mija. Kochani, koniec odcinka, jak widzieliście, pole cudów dalej zaskakuje, dalej fanty się nie kończą. Dzisiaj rozmawiałem z gospodarzem, który mówił, że na koniec sierpnia będzie to orał, także będzie przeorane, bo przepunclowany to jeszcze nie je. Także jeszcze wiadomo, że coś tam wyciągniemy. Spontan zaliczony i tyle, nie? Wam jak odcinek się podobał, to wiecie, tego czarnego kciuka dajcie w górę. Wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji kanału. I to wszystko, nie? Nara, powiem wam tak, dużo się dzieje i jeszcze będzie się dużo działo, także kolejne odcinki mogą was totalnie zaskoczyć. Trzymajcie się. Hejo.